niezwykle ważny, już wielokrotnie mówiliśmy, to jest uruchomienie przecież całej Polski Wschodniej właśnie w oparciu o nowe porty, bo nie mówimy tylko o Elblągu, ale największe zadanie stoi dzisiaj przed Elblągiem, bo dostaje ogromne możliwości na rozwój. Cały ten obszar Polski dostaje ogromne możliwości jeszcze w kontekście zmiany kierunków, jeśli chodzi o przemieszczanie towarów. Dzisiaj Polska staje się głównym portem towarowym, eksportowym i importowym dla Ukrainy. W związku z tym oczekujemy i myślimy, że inwestycje, które są czynione w portach, są zdecydowanie za małe i chcemy ten proces przyspieszyć. A więc myślę, że wpisanie się właśnie w uruchomienie tego, zakończenie tej inwestycji i uruchomienie właśnie nowego kanału przez Mierzeję Wiślaną, no, tylko i wyłącznie pozytywnie wpłynie. Czy już wiadomo, jak będzie ten moment wyglądał? Czy to będzie przepłynięcie statków od strony Zatoki Gdańskiej, czy od Elbląga? No, czy wiadomo, jakie to będą jednostki? No, ja myślę, że wszystkie, które zechcą, będą mogły przepłynąć. Oczywiście nasza flota urzędów morskich, która już zadeklarowała się, ale i instytucji naszych, a więc sarowskich, czy Wód Polskich, na pewno chcemy wpłynąć z Bałtyku, bo to jest jak gdyby element, no zresztą na zalewie tych jednostek mamy w ilość ograniczoną. Na Bałtyku mamy ich znacznie więcej. Czyli też rozumiem, mówimy o jakimś symbolicznym przepłynięciu, nie ma jakiegoś zakontraktowanego, jakiejś dostawy gdzieś, gdzie płyną gospodarczo, tak, tak. Na razie ruch taki symboliczny. W ogóle nie stoi to na przeszkodzie, aby kontraktować. Dzisiejsze ogłoszenie daty 17 jest de facto otwarciem drogi wodnej. Zresztą dzięki temu i dlatego poprosiliśmy i pana dyrektora, i panią prezes Małgorzatę Winiarek-Gajewską, żeby potwierdzili tą datę, bo rozpoczyna się wtedy już handlowe użytkowanie tego kanału. Chociaż oczywiście zakres prac jest znacznie większy, bo przecież pogłębienie dopiero zakończy się w przyszłym roku, ale dla jednostek o mniejszym zanurzeniu to wszystko będzie funkcjonowało i będzie już regularnie pracować. A kiedy te większe jednostki o większym zanurzeniu, nie większym niż 4 metry, będą mogły dostać? No to jest koniec 2023, tak jak to wynika z umowy i tak jak wynika z naszego harmonogramu prac i myślimy, że ten termin zostanie jak najbardziej doczyniony. Czyli koniec przyszłego roku to już jest w pełni drożny kanał żeglugowy do miasta Elbląga. Tak, o parametrach wskazanych w projekcie. Mógłby pan przybliżyć i przypomnieć nam te parametry? No to są oczywiście 4,5 metra dla jednostek, w długość 100 metrów, zanurzenie 4, czyli około, liczymy, że nawet do 10 tysięcy ton BRT będą mogły wpływać jednostki. Panie ministrze, czy w związku z tymi wydarzeniami, w związku z wojną Rosji z Ukrainą, planowane jest jakieś zwiększenie wagi portu elbląskiego, bo wydaje się, że ten kierunek, jeżeli chodzi o Cieśninę Piławską, będzie kierunkiem straconym? Tak, bezwzględnie tak. Zresztą ta inwestycja jest przede wszystkim dedykowana dla portu w Elblągu, ale nie tylko, bo liczymy, że pozostałe porty będą się również rozwijały. Liczymy na to, że miasto Elbląg przystąpi do dużych inwestycji w tym zakresie. One są na dzień dzisiejszy zbyt małe i dlatego też kierujemy apel szczególnie dla prezydenta Wróblewskiego, tak aby zintensyfikować pracy, ponieważ jest to port komunalny, a więc państwo, rząd polski nie ma wpływu na jego rozwój, ale faktycznie chcemy mocno wpisać się w proces wsparcia tego portu, bo dzisiaj widzimy, że pojawia się ogromna masa ładunkowa, która będzie miała deficyt w postaci możliwości przeładunkowych. Uruchamiamy wszystkie nabrzeża w portach trójmiejskich, Gdynia, Gdańsk, ale szczególnie dla towarów masowych, które są mniej opłacalne, a dedykowane właśnie dla tych portów, a wymagają znacznie większych obszarów, to jest właśnie szczególne miejsce i szczególny port.
A czy za tym wsparciem, za tymi rządami pójdą pieniądze? No bo rząd oczywiście ingerować w port elbląski nie może, ale ma środki finansowe, których no, trudno porównywać z elbląskim samorządem. Nie, no oczywiście, że tak wspieramy i chcemy wspierać ten port. Tutaj inicjatywa przede wszystkim tkwi w mieście, ale jeśli ona nie będzie wystarczająca, to na pewno zaangażujemy się w ten proces. Panie ministrze, czy ten nowy kanał żeglugowy będzie w jakiś szczególny sposób chroniony? Bo dużo się mówi o symbolice tej inwestycji, niektórzy mówią o jej strategicznym znaczeniu. Siłą rzeczy rodzi się pytanie, czy mamy siły i środki, żeby chronić tak ważną drogę. Czy jednym z elementów jest bezpieczeństwo państwa polskiego, ponieważ był to obszar w małym stopniu chroniony, a przede wszystkim możliwość wpłynięcia jednostek Straży Granicznej czy marynarki wojennej była ograniczona. Dzisiaj jest i będzie taka możliwość. Między innymi to był nasz jeden z głównych argumentów w Komisji Europejskiej wskazujący na potrzebę bezpieczeństwa państwa. Wtedy, parę lat temu, no, spotykało się to z uśmiechami i czy może z taką małą drwiną na temat bezpieczeństwa. Dzisiaj okazuje się, że nikt nie śmie nawet krytykować lub wracać do tych czasów, gdzie próbowano zdezawuować tą inwestycję. Natomiast marynarka wojenna będzie miała nowe zadanie po prostu. To znaczy nie moje zadanie tutaj w tym momencie. Dzisiaj uruchamiamy drogę wodną, która w 17 września będzie otwarta i to już są zadania dla Straży Granicznej, dla Straży Granicznej i Marynarki Wojennej. Panie ministrze, czy kanał będzie miał patrona? Będzie nosił nazwę? No, myślę, że tak, ale nie dzisiaj chcemy o tym mówić. I jeszcze nie ma decyzji w tym zakresie.